Witam w dzisiejszym dniu. Plan minimum został wykonany. Mamy piątek. Przełożony jest szalunek. No a tutaj tak wyszły te ściany, nie? No i co tutaj robiliśmy? No to tak jak tam było wytrasowane i po prostu popuszczaliśmy te wszystkie formy i one przechodziły tam jako oblicze lustrzane, czyli dół stąd był, jest jako góra tam, nie? No i jak widzicie, wszystkie te po rurkach łydki są wypełnione macą prawą. No i zainstalowane to jest z pierwszego, nie? Czy tak to wygląda? Na to potem druga warstwa idzie. I w środek też już jest ogarnięty. My teraz co ja? Tam chłopaki zbroje nie robią, prostują te szalonki, a my weźmiemy jeszcze, wezmę i przeniosę ten wypust kanalizacji jednej i drugiej tam, czy schodnej. A tamto pomieszczenie jest jako pomieszczenie gospodarcze, gdzie będzie piec gazowy i tam będzie niżej, o te 50 ileś centymetrów. A ten przepust, który widzicie tam koło schodów, no to to jest przepust pod odprowadzenie skroplin z pieca. Tylko tyle. Dlatego on jest też tak wysoko. To jest tak. No i my teraz bierzemy się 200. Muszę sobie dociąć. Docinam ją tam na 24 mniejszą od ściany tam centymetr, bo żeby było swobodnie to ułożyć. No i mamy ośkę taką 143 nawet, nie? 143 musimy sobie to przenieść. No i musimy też zrobić tam poziom ściany, tak jak tu, na tym tu punkcie, na tej piątce, tej stawce. 143 tu musimy pokombinować. No i ta rurka tam, ona jest w rurze, też w razie w rurze, by nam tego nie pocisło. I to było tak, że dół rurki nam był granicznikiem od góry, a 35 od tego, od poziomu oczywiście, będziemy musieli to obsadzić. Bo tak jak tu widać, no to żeby minąć tą rurkę, to musimy się obniżyć formą o te o 6 centów, żeby było. Czyli będziemy mieć poziom jednakowy tu i tu, nie? Bo 6 cm, no to 84. Wiadomo, ławy też tam mogły być trochę nie w poziomie, no to będzie do 1,5 cm taka prawda, nie? No tu mamy 84. Tu mamy 84, no tak, żeby po prostu, no tu już jest 85, czyli do 1,5 cm te ławy też nie były tak super. Zresztą sami widzieliście, w jakich warunkach to było wykonywane. To i tak jest dobrze, 84. I tak jest dobrze. Do 1,5 cm może być tam wahać się. No i na poziomie ściany też wiadomo, że nie będzie super idealnie. Wiadome. Bo i tak na to przychodzi potem zaprawa i bloczek i pierwszą warstwę do niwelatora ustawiamy. Widzicie, ustawimy. Przejdę wam. Pokażę, ile tam mniej więcej to wychodzi, nie? Ja mówię, że do 1,5 centa 4 na dół i metry nie jest nigdy tak super idealnie, jak to na niektórych kanałach można zobaczyć. 2. Co jest grane? Szok. Zawsze ta do 1,5 cm mówię, że to jest nikt, no o, tu też wszystko i tak
jest potem no ale tutaj ja widzę już, że tu jest górka, nie? O. 6. Tu też jest górka. O. Zawsze jest to z tolerancją robione, bo potem i tak na to przyjdzie zaprawa. O, tu jest 8 do góry. Tu jest ten rejon, gdzie nam tego betonu wtedy brakło. No to tu jest ten centymetr na dół, na kominie. O, i tutaj też centa na dół by miało iść. A tak jak mówię, do 1,5 w miarę, no bo dajmy na to, tu przyjdzie centymetr, no a tam 2,5 zaprawy i nic się nie dzieje. Dobra, to za teraz biorę się, wyznaczam tam ten poziom i remontuję te kanalizacje, tylko najpierw sobie idę, dotknę wszystkie rurki, żeby to było. Jesteśmy gotowi. My tutaj tak naprawdę do 11 żeśmy robili z tym tamtym szalunkiem, a tu za ten czas po prostu izolowaliśmy to styropianem, no i na to kubełkowa, że my się musimy teraz przeorganizować i idziemy tam na betonowanie. No i potem jeszcze nam tu chwilę zostanie i dzisiaj się skończymy wcześniej trochę i tyle. Idę sobie już to będę lać, oni może, a w sumie na razie ich nie wołam, no bo ja i tak jak coś, no to zanim się to rozleje tam, to trochę minie. To w sumie na razie niech oni sobie tam wiercą, a my weźmiemy się i zaczniemy tu betonować. Niech on się przesunie. I ruszyli. No i to w takiej konsystencji jak jest teraz, to się będzie lało i lało. Wiemy tu tylko kontrolą, uderzam sobie o zbrojenie, żeby bezpośrednio to ciśnienie nie uderzało mi na sam dół szalunku. Rozpraszamy tą, po prostu tą wiązkę tego betonu na zbrojeniu. Nie? Nie wiem, czy tam zauważyliście, ale tam staram się to na każdym betonowaniu tak robić. No bo z tym nie ma żartu, no bo tak naprawdę beton spada mi z wysokości gdzieś 4-5 metrów, no to ciśnienie robi swoje. Beton, kiedyś tam komentarz był, że z prądem, z betonem i z chłu nie ma żartu. Tak to się odbywa. Uf.
Doczekaliśmy się za następną gruchę, bo okazało się, ten z pompy nie ma nic, a tamten miał 9, nie? I musieliśmy czekać na dwójkę, bo zamówiłem 11 z tego względu, no tam było 10,5, żebyśmy nie musieli ręcznie tego ładować, no to już wziąłem pół kubika więcej. I to nawet nie wiem, czy widzieliście, pojawił się pierwszy śnieg w tym roku. Tam ta czarna chmura, co idzie, no to zaczął, pierwszy śnieg się pojawił. Nieprzyjemny taki wiatr jest i zimno jest, dosyć tak jest. Z dnia na dzień się zrobiło. Trzeba się przyzwyczajać już. No niedługo będzie stale taka temperatura. No i tu widzicie ładnie, linia jest zatarte do poziomu, do gwoździ. Tu widać chustki, tutaj macie z jednej i z drugiej. No i tak to. No i tam to jest ocieplone, zaizolowane. Folia kubełkowa. Tam to tak naprawdę czeka na zasypkę i na chudy beton. No a tutaj, no w poniedziałek puszczamy, no to czyścimy, odwozimy, a będzie dzisiaj piątek, no to sobota, niedziela to podtęgnie, to będzie można dalej to izolować i we wtorek pewnie będziemy kleić styropian, folia. Nie wiem, czy nawet nie w to najlepiej by było, może bym tak to już zorganizował, żeby na wtorek tu sobie można by było izolować, a tam zasypkę robić, nie? Zobaczymy, jak to wyjdzie. Wszystko się okaże. Dobra, wracamy za chwilę. Podstawił się i betonujemy to. Starczy.
Jaka? O kurwa. Dobra. To czekaj, czekaj, daj. Aha. Dobra. No. Tak to wygląda. Po prostu to, co żeśmy tam ręcznie, no to tutaj zostało. To bezpośrednio podane do fundamentu. Także tak to jest, elegancko. Mamy to. Mamy to, proszę Państwa. Tutaj też widzicie, tu jest ten różnica poziomów. Tu mamy te startery do schodów. Tam są też przygotowane, będziemy je zaraz aplikować. Jak to trochę podtęgnie, nie? I tutaj jest ten niższy poziom. Też widzicie, jak są dziury zarabiane. Warto, znaczy nie warto, tylko tak trzeba to zrobić. Po angach dziury zamazać zaprawą, tam bezpośrednio do środka też cisnąć tą zaprawę, żeby woda tam nie penetrowała. Tak to jest tu zrobione. Wiesz, bliżej jak dalej, żeby wyjść z tej ziemi stąd, z tego trudnego terenu. Także no tak to wygląda. Także jak Wam się podobało, oczywiście dajcie łapę w górę. Możecie to śmiało udostępniać dalej. Dla nowych osób zostawcie suba, no i widzimy się w następnych filmach. Wtedy, kiedy już będzie trochę luźniejsza robota. Bo tu mi zależy na tym, żeby jak najszybciej to wyjść stąd, zalać chudziaka. No bo sami widzicie, dreny, dość, że są taki jest napór tej wody, że ona spływa cały czas nam tutaj. Wczoraj w nocy też lało, to dlatego ta woda schodzi z wszystkich tych kul. No i trzeba po prostu pompować i uważać na pogodę. I jak najszybciej stąd się zabierać, zalać to i mieć spokój. Potem już jak będziemy mieli chudy beton, no to będzie miła i przyjemna praca. Także do zobaczenia jeszcze raz w następnym tygodniu. I życzę miłego weekendu wszystkim. Trzymajcie się, cześć.